Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa we wtorek, 26 listopada i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Skwer zlokalizowany przy dworcu PKP w Szczakowej doczekał się pełnej renowacji. Na skwerze zamieszkał również chomik kolejarz. Szczakowski skwer w niczym nie przypomina już tego, co reprezentował sobą jeszcze około pół roku temu. Wielu mieszkańców Szczakowej pamięta to miejsce jako takie, które przez lata zwiastowało, że najlepszy okres tej dzielnicy minął bezpowrotnie. Ale właśnie czy to prawda? Obecnie wygląd skweru zaczyna napawać nadzieją, że miasto nie zapomniało o Szczakowej. Z niezadbanego fragmentu placu ewoluował on w coś, co moglibyśmy nazywać małym rynkiem tej dzielnicy. Ostatnie poważne prace dotyczyły zabudowy starego zejścia do schronu. Pracownicy Muzeum Miasta Jaworzna wykonali dookoła niego kilka plansz informujących o historii Szczakowej. Została również wykonana krata, po której spinać się będą już posadzone rośliny pnące. Oznacza to, że nie uświadczymy już ścian wypełnionych po brzegi wulgaryzmami. W samym skwerze, a dokładnie w klombie, który był kiedyś fontanną, zamieszkał nowy gospodarz tej dzielnicy. Dokładnie mówiąc, został odsłonięty pomnik chomika kolejarza. W uroczystości odsłonięcia udział brały dzieci z przedszkola miejskiego nr 17 w ramach obchodów Dnia Kolejarza, który przypada na dzień 25 listopada. Za nowe oblicze tego skweru odpowiada m.in. firma Filar. Kwota obejmująca realizację tego zadania wyniosła blisko 500 000 zł. Właściciele firmy Zmirop, która planuje inwestycje w rejonie ulicy Wandy, spotkali się z mieszkańcami w szkole podstawowej nr 13 w Jaworznie. Spotkanie dotyczyło planów inwestycyjnych, w których jest wybudowanie 4 bloków. Na spotkaniu mieszkańcy wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec realizacji tej inwestycji. Za główne powody podawali to, że decydując się na budowę swoich domów, byli przekonani, że w sąsiedztwie nie powstaną bloki. Nie chcą, aby tak wysokie budynki powstały za ich działkami. Ta zabudowa daje zdecydowanie większą izolację dla mieszkańców domów jednorodzinnych poprzez większą odległość, poprzez mniejszą agresywność zabudowy, mniejsze zagęszczenie. Tutaj są budynki w odległościach ponad 20 metrów z szerokim pasem zieleni. Z szerokim pasem zieleni, ale to jest dookoła z widokiem na nasze ogródki. Ale to Państwo myślicie, że ludzie tylko żyją po to, żeby patrzeć na sąsiednie ogródki? Zakłóca to jakąś taką prywatność też. Po co się kupuje dom jednorodzinny i działkę w miejscu, gdzie jest zagospodarowanie terenu przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, że się nie chce mieć w sąsiedztwie wysokiego bloku? Jaka jest opinia Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury? No proste pytanie. Nie mamy wglądu. Nie jest pozytywna. Dlaczego? Ale to może pan sobie zaglądać w tym opisie. Dlaczego nie może pan? To jest ogólnie dostępne. Powiedział, że to jest wewnętrzny tajny dokument Urzędu Miasta. Jeżeli państwo macie możliwość również stworzenia zabudowy takiej, która nie będzie zakłócała dla nas, jako dla sąsiadów, tak bardzo, że tak powiem, życia tutaj w okolicach ulicy Wandy, dlaczego nie chcecie podjąć innej decyzji? Widzicie, że z naszej strony jest spory sprzeciw. Nie ma póki co żadnej decyzji. Jest zaproponowana zabudowa taka, która nawiązuje do zdecydowanie bardziej agresywnych budynków, które istnieją do tej pory. Nas interesuje to, że w naszym sąsiedztwie nagle pojawią się budynki wyższe niż z założenia miały być, kiedy my kupowaliśmy działki bądź budowaliśmy domy. Ja się czuję oszukana. Ja wiem, że to nie pan jakby jest autorem tej ustawy, natomiast dla mnie ona w tym, jak wy ją wykorzystujecie, ja się czuję oszukana. I myślę, że to nie tylko ja. Tutaj wszyscy jesteśmy i tak samo się czujemy.
Inwestor przekonywał, że ich projekt jest nowoczesny i architektonicznie polepszy wizerunek okolicy. Zapewniał też, że wybuduje drogę, która może być łącznikiem do ulicy Krakusa. Te argumenty wywołały również spory opór, ponieważ ruch na osiedlu Pańska Góra zmieniłby się w opinii mieszkańców dla niekorzyść mieszkańców bloku. W godzinach porannych dojazd do szkoły podstawowej już teraz jest problemem, a umożliwienie dojazdu przez ulicę Krakusa skierowałoby ruch w sam środek osiedla. Na spotkaniu byli obecni radni Tomasz Sendor i Wojciech Banasi, którzy wysłuchiwali argumentów uczestników spotkania. Decyzje w tej sprawie zapadną na czwartkowej sesji Rady Miasta. Kamil Mocarny-Banasik i Kamil Wojtysiak realizują projekt społeczny Budująca Paczka w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jego celem jest umilenie pobytu pacjentom w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka poprzez podarowanie im zestawów klocków czy innych zabawek rozwijających wyobraźnię. Jak sprawić, by szpital dla dziecka nabrał nieco barw, a spędzone w nim dni przestały być monotonne i pełne lęku? Według Kamila Banasika, ucznia zespołu szkół ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie i jego kolegi Kamila Wojtysika z Jastrzębia-Zdrój, rozwiązaniem są na to klocki. W ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii realizują projekt społeczny o nazwie Budująca Paczka, który ma zmienić szpitalne doświadczenie małych pacjentów. Nasz projekt skupia się na pomocy dzieciom ze szpitala Górnośląskiego Centrum Zdrowia w Katowicach. Wybraliśmy ten szpital dlatego, że jest to największy szpital dziecięcy tutaj w naszym regionie, ale również jeden z najlepiej wyposażonych w całej Polsce. Nasza akcja skupiać się będzie na zebraniu zestawów, klocków Lego lub innych zabawek manualnych oraz przekazaniu ich najmłodszym pacjentom z tego właśnie szpitala, aby pomóc im w tym trudnym czasie choroby. Pobyt dziecka w szpitalu, szczególnie ten długi, może sprawić, że będzie on wiązać się z samotnością i brakiem radości. Dzięki tej inicjatywie dzieci z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach mają otrzymać zestawy klocków, zabawek konstrukcyjnych czy kredek. Według nich klocki to coś więcej niż zabawka, to też narzędzie terapii. Budowanie konstrukcji pomaga małym pacjentom rozwijać wyobraźnię, trenować umiejętności manualne, ale jest też odskocznią od trudnej codzienności. Pomagać mogą tutaj również gry planszowe, kredki czy flamastry. Każda chwila spędzona w formie takiej zabawki pozwala dzieciom choć na chwilę zapomnieć o chorobie. W ramach projektu Budująca Paczka zamierzamy zorganizować zbiórkę charytatywną i właśnie będziemy próbowali szukać osoby, które się przyłączą do naszej zbiórki w Jastrzębiu-Zdroju czy w Jaworznie, ale też w innych miastach. Kamil i Kamil zachęcają do dołączenia do ich inicjatywy, szukają darczyńców i sponsorów, a także sami zamierzają zorganizować zbiórkę charytatywną. Swój projekt zamierzają promować na Facebooku oraz Instagramie. Pamiętaj, małe klocki budują duże uśmiechy. Rzecznik Praw Dziecka zapowiada walkę z mającymi miejsce w szkołach i innych placówkach przypadkami nieuzasadnionego przytrzymywania dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Trwają prace nad powołaniem interdyscyplinarnego zespołu, który zajmie się m.in. zaostrzeniem kar za tego typu nieuzasadnione przypadki. W Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka podejmujemy liczne działania też pod kątem ochrony osób młodych neuroróżnorodnych przed przemocą. Pracujemy nad powołaniem interdyscyplinarnego zespołu, który będzie się zajmował kwestią przeciwdziałania zjawisku, które bardzo często się spotyka w szkołach i przedszkolach, jednocześnie odnośnie zjawiska siłowego przytrzymywania dzieci, czyli z angielskiego holdingu, terapia metodą jako pod kątem metod dyrektywnych, z którymi, bo to jednym z naszych priorytetów też chcemy walczyć z tym procederem. Wynika to bardzo często z tego, że dziecko ma niezaspokojone własne potrzeby edukacyjne. Taki rodzic bardzo często, szkoła sobie z takim dzieckiem nie radzi. Bardzo często dyrekcja takiej szkoły wzywa bardzo często rodzica. Szkoła prosi o podpisanie, bardzo często taką karteczkę papieru dostają, co często niestety rodzice prosią o wyrażenie zgody na zastosowanie możliwości użycia siły psychicznej w przypadku, jeśli dziecko pod pretekstem dostaje informację, że dziecko rzekomo zagraża zdrowiu i życiu, co jest wynikiem
właśnie niezaspokojonych własnych potrzeb edukacyjnych i dostają karteczkę z prośbą, czy wyrażają zgodę. Tak naprawdę na wyrażenie zgody na stosowanie przemocowego przytrzymywania i potem to już się dzieje. Bardzo często jest takie dziecko obezwładniane, prawie praktycznie jak można powiedzieć sprawca przestępstwa i później albo dziecko jest odprowadzane na po prostu, tam jest wzywany rodzic, bardzo często też szkoła dochodzi też do przypadków, gdzie szkoły nagminnie wzywają tak zwane, mówi się na to potocznie kombo, karetkę pogotowia ratunkowego wraz z patronem policji i bardzo często dziecko jest później zabierane do szpitala psychiatrycznego albo na oddział psychiatryczny do spraw dzieci i młodzieży. I to jest bardzo często nagminne nadużywane tylko dlatego, aby dyrektor szkoły uniknął odpowiedzialności z artykułu 68 prawa oświatowego. To jest temat, który u nas w biurze istnieje też między innymi dlatego, że młode osoby same nam o tym powiedziały, że nie zgadzają się na to, żeby były w taki sposób traktowane, że to siłowe przetrzymywanie nie jest rozwiązaniem na ich stan emocjonalny, nie jest rozwiązaniem na trudności, które w danym momencie doświadczają. I my w biurze jesteśmy teraz przed etapem powołania takiego specjalnego zespołu, zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy wobec dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ ten temat przemocy wobec dzieci z niepełnosprawnościami przede wszystkim istnieje, a my chcemy kompleksowo dzięki powołaniu zespołu właśnie tym tematem się zająć. Jesteśmy na etapie teraz wyboru ekspertów, którzy będą z nami współpracować i liczymy na to, że ta rzeczywistość dzieci z niepełnosprawnościami się zmieni, bo ona po prostu musi się zmienić. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.